Witam na wstępie tutaj przed odcinkiem. Jeszcze dodam pokrótce dla osób, które wygrały. Wybaczcie, dopiero dziś nadaję przesyłkę. Dziś, czyli poniedziałek. Ogólnie dużo roboty miałem w tygodniu. W piątek miałem to zrobić. Niestety auto odmówiło posłuszeństwa. No ale co, lecimy na pocztę, wysyłamy paczuszki. I tutaj Janusz wylosował pierwsze miejsce. Janusz sobie zarzucił logo. Także logo jest zrobione. Torba na ramię, wrzucę wam fotkę, jak to wygląda. Jeżeli ogólnie ktoś chciałby z was posiadać taką torbę bądź plecak, bo możemy z tego też zrobić plecak z jakimś własnym logo, z własnym projektem, imieniem bądź ksywą, piszcie pod filmem, w opisie macie kontakt. No i co? Zapraszam na odcineczek. Siemaneczko, witam serdecznie. Debiucik, słuchajcie, pierwsze wyjście. No i co, wyruszyłem w teren leśny obok Leśniczówki. Nie ma na razie pomysłów. Trzeba jeszcze poczekać dobry tydzień na tą kukurydzę. No i co, poprawimy. Myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze pojedziemy w jeden las, gdzie sporo wpadło erotekiem. A jak na razie co, uczę się sygnałków. Sporo złomku. No i co, taki pierwszy, ciekawszy fancik, jaki wpadł, to guzik. Niestety tutaj góry brakuje. Wydaje mi się, że coś ciekawego mogło być. A teraz zobaczcie, jakie maleństwo. Czekajcie, może do światła się obrócę. Jest malutki guzik. Kolejny malutki, taki fajny, zdobiony z tego terenu. Jest łóżko. Chyba jakaś różyczka jest z nim. No, coś fajnego. Jest ładny, zdobiony guzik. Także fajnie. Fajnie to wygląda. Kurczę, myślałem, że nie ogarnę tego wykrywacza. Tak od razu, kurczę. Na razie nic tam nie młodzę w tych ustawieniach. Trzeci program, Fast Coins. I ruszamy. Zobaczymy, co tu dzisiaj trafimy w lasku. Kolejny sygnałek. Fajnie to idzie. Słuchajcie, jest plomba. Szkoda, że tak, kurczę, krzywo wybita, bo zobaczcie, w ładnym stanie się zachowała. Widać to dokładnie orzełka, niestety bez głowy. Pruska plomba solna. Ale fajny stan. Ciepło się robi ogólnie. Która to jest? Siódma? Przed siódmą. Krótki wypad, nie wspominałem. Taki bardziej wypad testowy. No ale już jakieś tam fanciki są, także myślę, że coś pokopiemy. No jest, słuchajcie, pierwszy moniak. Pierwszy moniak Oryxem wykopany. Jest 5 fenoli. W całkiem fajnym stanie. Cesarstwo niemieckie. Rocznika nie doczytamy. No ale fajnie. Jest pierwsza krągłość. No i co, wchodzimy głębiej w lasek. Odpuszczę sobie może dzisiaj te lasy.
te gęściejsze, gdzie ostatnio tu śmigałem, pójdę tam bliżej tej całej gajówki, może tam coś jeszcze wpadnie. No fajnie, jest moniak pierwszy, także jestem zadowolony. Słuchajcie, na pierwsze wrażenie sprzęcik mega. Tutaj czuć już po ręce. No, jakieś 40 minut śmigam, nie? No, z tym łokciem mam problem, kurczę, ale tutaj no piórko. Waga piórkowa. Także tutaj wielki plus. No i co? Masa śmieci ogólnie, uczę się tych sygnałów. Sporo żelastwa, ale zobaczcie, taki fajny gwoździk kuty wpadł. Normalnie chyba rotekiem bym go nie kopnął. Fajny, ładny. Stary, widać. Gwoździk. Oprócz gwoździka jakaś taka zdobiona część. Jakieś zamykanie może. No nie wiem od czego. Ale coś miedzianego na pewno, albo musiąc. O, no i teraz zobaczcie. Zobaczcie, niesamowite. Kolejny guzik. Czekajcie, może zdejmę rękawiczkę. Kolejny taki malutki guzik. Wydaje mi się, że również zdobiony. Uszka nie ma. Kurczę, jakiś chyba orzełek jest na nim. Ale mega. Do czyszczę rzucę fotkę, ale naprawdę fajnie. Sporo ich tu wpada, ostatnio wpadł. Zdobiony taki malutki. Przedostatnio chyba dwie sztuki. No i dzisiaj już druga sztuka, taka miniaturka. Do czyszczę rzucę fotkę, ale wydaje mi się, że widać orła. No. Fajnie w lasku rzeźko. Jak na razie słońce jeszcze nie dokucza. Trochę zarośnięty teren. Ale ogólnie przeniesiemy się tam, widzicie. W te brzuski. Tam, gdzie ostatnio śmigałem. Ale na razie się tu jeszcze pokręcę. No słuchajcie, jest moniak, ale głębokość fajna, zobaczcie, żółty piaseczek, także nie piszcie mi tam w komentarzach, że Rix to płytkie gówno. Dużo zadajecie pytań, dlaczego to, a nie inne. No, słuchajcie, no taki był budżet. Uparłem się na Rixa, no i zakupiłem Rixa. Trzy feningi, ale strasznie wytarte tutaj na awersie, praktycznie nic nie widać na rewersie. No, widać troszeczkę ten herb, ale nic poza tym tutaj w otoku, literki wytarte. No. Jeden minus. No co, nie można tutaj tej głośności regulować, ale planuję sobie zakupić za jakiś czas słuchaweczki bezprzewodowe, także no w kukurydzy na pewno się przydadzą. Dobra, nic, lecimy. No i słuchajcie, jest kolejna monetka. Kolejna krągłość. Piąteczka. 5 feningów. Tym razem trzecia rzesza. No ale słaby stan. 100 cynku, także bez rewelacji. Ale kolejny krążek zaliczony Oryxem, także fajnie. Fajny terenik, słuchajcie, spróbujemy coś kopnąć na żywo może. O, ładnie to bije. Coś jest. Jest guzik.
jest guziczek płaski, widzę. Nie ma żadnych zdobień tym razem, ale ma łóżko. No fajnie. O, szkoda, że płatki bez zdobień. No, jest guzik. Otwieram, słuchajcie, w stronę tej gejówki, leśniczówki. Pokażę wam pozostałości. Ogólnie masakrycznie zaśmiecony tam teren. Kiedyś tam byłem chyba tylko raz byłem z Eurotekiem. Masa śmieci. Ogólnie taki śmietnik. Dzikie wysypisko. No ale przejdziemy się z ciekawości, zobaczymy. A już, słuchajcie, myślałem, że sreberko. Sprawdziłem monetkę. Kurczę, piękny stan. Mówię, będzie jakiś silver groszek. Niestety, piękny stan, zobaczcie sami. Jeden pfennig. Pruski 1846. W pięknym stanie tutaj widać. Pioch. No fajnie. Kolejny krążek. Kurczę, no. Nie sądziłem, że dzisiaj tyle wykopiemy. Jak wspominałem na początku, taki bardziej wypad testowy. No to proszę. Fanciki się sypią. No nic, lecimy, nie przedłużamy. Kolejny ładny sygnał. Jeszcze troszeczkę mam problem z samym namierzaniem. Przyzwyczajony byłem do tego Eurotek, on z tą jajowatą cewką fajnie się namierzało. Pamiętam potem, jak zmieniłem cewkę na karmę 13, no to też przez jakieś kilka wypadów miałem problem, żeby namierzyć fant, ale to jest kwestia czasu. Dziewięćdziesiąt. Patrzcie, to jest medalik. No i jest super. Jest medaliczek. No piękny, takiego jeszcze nie trafiłem. Aluminiowy, co prawda. No, srebrnego jeszcze nie udało mi się kopnąć, no ale fajny. Fajny, tak jak mówię, nie udało mi się jeszcze kopnąć takiego. Pamiątka pierwszej komunii. No fajnie. Jest fancik kolejny. Medalki zawsze cieszą. No i elegancko. I lecimy dalej. A się, słuchajcie, naszukałem teraz tej monetki, sygnał pod kurzeniem. I wydaje mi się, że będzie coś ciekawego. Ale jak widzicie, komuś monetka przydała się zapewne jako podkładka. Jest tutaj przebity otwór. Ale co to jest? Nie mam pojęcia, ale tutaj na pierwszy rzut oka widać datę 1940. No ale kompletnie nie kojarzę. Nie kopnąłem na pewno tej monety nigdy. Co to jest za stop, kurczę? Czy to czasem nie będzie jakieś sreberko? No, taki sygnał niezbyt. Niezbyt sygnał na sreberko. Kurczę, nie rozczytam. Tutaj całkiem nie widać, bo jest pokryta gryczpanem chyba. No dziwnie to wygląda, ale coś ciekawego. Sprawdzę ją w domu, domyję i rzucę wam lepszą fotkę. Po umyciu dodam info, co to. No ale ciekawie. O, spociłem się trochę. Zaczyna grzać. A zmierzam, jestem coraz bliżej tej gajówki. No i zobaczymy. Może tam jeszcze coś się pokopie.
kolejny sygnałek. Mocno wali. No ciekawy jestem, tutaj jeszcze nigdy nie śmigałem, omijałem ten las, bo tu zawsze strasznie zarośnięto, wysoko trawa. Coś tu jest. Jest guzik. Co to będzie, prusak? Wow, zobaczcie, ale mega. Jest polski akcent. Polski guziczek, wzór 44 albo 3. Kurica. Sporo ich kiedyś trafiłem w pewnym lasku, chyba z 8 sztuk czy 9. Ogólnie w tym lasku wpadła też, ogólnie wpadł orzełek z czapeczki. Piękny fant. No i chyba z 9 guzików tam wykopałem. 8 albo 9. No mega. Jest piękny guzior. One tutaj, kurczę, z tyłu są już ze zwykłego żelaza. Góra jest z mosiądzu. Także ten tył zawsze. Wszystkie, jakie wykopałem właśnie w tym stanie. Identycznym, bez uszek. No pięknie. Jest guziczek kolejny dziś. Super, do czyszczę rzucę fotkę, ale mega fant. Wow. Musiałbym coś na te insekty kupić, bo bąki me męczą, bąki i muchy. Strasznie upocone, chociaż tutaj w lasku fajnie. No rzeźko. Rzeźko, bo jest cienie, ale kurczę, duszno się robi. No nic, lecimy dalej. Słuchajcie, kolejna krągłość i kolejny jakiś wynalazek, znowu przybita moneta. Tym razem jest to 5 feningów. Również stan nie za ciekawy jak ta poprzednia. No ale kolejna krągłość. No ciekawostka. No i co, słuchajcie, dotarłem. Dotarłem na miejsce, gdzie stała właśnie owa gajówka. Tutaj już na pierwszy rzut oka widać jakieś ozdobne krzewy, leszczyna rośnie. Tam gdzieś z tyłu jakieś świerki ozdobne. Strasznie to zarosło. Byłem tutaj 2 lata temu. No, chyba o podobnej porze. I nie było takiego trawska dużego. Tam ogólnie przejdę, zobaczę. Pokażę wam, jak to wygląda. No to wiadomo, nie? Śmietnisko, gruzowisko, ale trochę złomu można uzbierać. No, niestety plecaka nie zabrałem, ale kurczę, złom stoi w dobrej cenie. Tak widzieliście ostatnio, złoty 10 za kilogram, także warto, opłaca się. No nic, przejdziemy tam, zobaczymy, co tam jest dalej jeszcze. No zobaczcie, tutaj leszczynka. To mi wygląda na jodłę chyba kaukaską, albo jakiś ozdobny świerk. Igiełki nie kują. A tutaj brzoskwinka owocuje. Stara brzoskwinka. Ale coś tam owocków ma jeszcze. Zobaczcie. Ogólnie sporo fajnego złomu tu leży, kurczę. Chyba kiedyś się przejadę. I zbieramy. No tak na oko moje. Z tego co widziałem, ze 100 będzie. Także jakby nie patrzeć, 100 zł w kieszeni. O, strasznie gorąco. Z tym, że trzeba uważać w takich miejscach, tutaj dla młodszych poszukiwaczy, przestroga. W czasach teraz, jak każdy ma dostęp do map starych, gdzie stały właśnie stare domy, czy jakieś inne opuszczone budynki,
tutaj takie szambo jest wymurowane. Kiedyś prawie bym spadł, nie? Głębokość, no z 2 metry lekko, jak wsadziłem gałąź. Także przykryte liśmi nawet nie zauważyłem. Tylko murek wystający. Także trzeba uważać w takich miejscach. Świetnik spory, ale tak jak mówię, można troszeczkę złomu nazbierać. Dobra, kopiemy dalej. Słuchajcie, nie wierzę. Oddaliłem się, kurczę, od tej leśniczówki. Bo straszny śmietnik, zobaczcie. Jest srebereczko pierwsze. Ale mega. No super, co to będzie? 48? Tak, 48. Reich einen Taler. Ale chyba takiej jeszcze nigdy nie trafiłem. Z tego co pamiętam. No fajny sound będzie, na pewno. Nie będziemy jej tutaj trzeć. Dodam wam fotkę po przemyciu, ale mega, jest super. Jest pierwsze sreberko RX-em. Elegancko. No kurczę, już powtarzam się, ale nie przypuszczałem, że dzisiaj coś pokopiemy. A to super powpadało. Naprawdę mega. Jest sztosik. No mega. Wow. Jest troszeczkę więcej sił teraz, bo upociłem się, zmęczony. Ale srebereczko trochę się udało. Lecimy dalej. No i mamy kolejny sygnał. Mocno bije strasznie. Sprawdzamy, cóż to. O, strasznie sucho w lasku. Coś w grudzie. O, jest moniak. Jest monetka. Co to? Znowu dziura. Znowu dziura, ale seryjna. 10 centimów. Zobaczcie, 1941. Chyba francuska monetka, z tego co pamiętam. Trafiłem kiedyś już dyszkę. Piątka chyba też padła. No fajnie. Jest jakieś urozmaicenie. O, ktoś to widać chyba grzebał. Próbował chyba poszerzyć ten otwór. No ale fajnie. Jest kolejny moniak. No co, powoli będziemy kończyć tą zabawę. Zmierzam w kierunku auta. Czas wykopkowy powoli dobiega końca. Jakieś 60-70 metrów do auta, także zobaczymy, może jeszcze coś w tym lasku wpadnie. Zobaczcie, coś takiego jakiś czas temu, jak fibulka, raczej część jakiegoś okucia, zdobienia, raczej mosiężne bądź miedziane, chociaż nawet skłoniłbym się stwierdzić, że to może być nawet cynk. No a teraz krągłość kolejna, zobaczcie. Jest kolejny fenolek piękny. 1825. Mynica Berlin. Piękny stan. No super. Coraz bliżej auta, także przypuszczam, że ostatni fancik. No ale co, tam stoję zaraz za tymi sosenkami. Jeżeli nic nie wpadnie, to widzimy się na podsumowanku. No i co, słuchajcie, debiucik mogę uznać za bardzo udany. Zaczniemy może od śmieci. No, sporo takich
gabarytów powpadało. No jest tego trochę. Jaki bolec. Trochę drutów, trochę złomu, trochę jakiegoś tam aluminium, kapsle i tak dalej, i tak dalej. No i co, fanciki? Zobaczcie, jakie kute gwoździki. Co my tu mamy? Ile tych monet? 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 monetek, także bardzo fajnie. 4 godzinki ogólnie w terenie, także zadowolony jestem bardzo. No, ta monetka mnie ciekawi, co to jest. Do tej pory nie mogę skojarzyć. Nie wiem, coś tu. Kon? Nie wiem, co to jest. Rozczytam w domu. Wrzucę wam fotkę, info. No, sreberko. Piękne sreberko. Pierwsze sreberko. Oryxem także mega. Są te guziczki. Ten guzik również domyję, wrzucę fotkę, bo jakiś orzełek na nim widnieje. Jakby na jakimś laurze siedział. No, ciekawy guzior. Tutaj ten z tą różyczką. Jest medalik, guziczek. Guziczek z kuricą, 43 rok. No fajnie, ogólnie wypad mega udany. No i co, słuchajcie, przyszły tydzień myślę, że już chyba będziemy próbować w kukurydzy śmigać. Jeżeli nie, to lecimy w lasek, o którym wspominałem ostatnio. Lasek, gdzie wpadł ten dukacik, gdzie wpadło sreberko, 1,6 talara i spróbujemy jeszcze poprawić Oryxem. Na razie tyle ode mnie. Pozdrawiam, jeżeli się podobało, łapeczka, subik. No i co? Do następnego.